W ramach wymiany uczniowskiej do 4. Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach zawitała grupa młodzieży z Niemiec. Wspólnie z uczniami Żółkiewskiego zaprezentowała lokomotywę Juliana Tuwima w trzech językach – polskim, niemieckim i rosyjskim. Ale żeby nie było zbyt łatwo, to tekst po niemiecku recytowali Polacy. Ze znajomością polskiego musieli wykazać się Niemcy. Natomiast część rosyjską przedstawili ci uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia z tego języka. Nad powodzeniem przedsięwzięcia czuwały nauczycielki Żółkiewskiego, Ewa Jagiełło i Barbara Barcińska. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Der Heiser, der füllt ja mit Kohle den Bau. Drum kommt sie mit Diamant, Usten und dem Rau. Auf schwarze Waggon, Bär und Banano. Auf Joint ist Deutsch, Tschech, Sport, Piano. Schusten am Mata. Oh, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belką. Divan, ciemadan, zakwajacz, kartiną, karzinu, kartonku i malinkuju sabacionku.